Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Dominiczek. Człowiek, który zmienia się dosłownie z sekundy na coraz lepiej. Wczoraj o tej porze to byłem po pewnej nieciekawej próbie, ale próbuję, cały czas się staram odnaleźć jakąś motywację do życia. Cały czas się staram znaleźć może jakąś niewielką motywację. Powiem tak. Na pewno osoba, z którą byłem i była dla mnie większą motywacją, jak takie motywacje, które teraz sobie znajduję, czyli takie po prostu małe, czyli po prostu staram się zrobić cokolwiek dla siebie, staram się jakoś realizować, staram się każdą jakąś chwilę spożytkować jakoś produktywnie, przemyśleć coś, czy no tak jak teraz na przykład nagrać dla Was. I czytałem bardzo dużo miłych komentarzy od Was i bardzo się cieszę z tego powodu. Powiem Wam tak. Wczoraj miałem no nieciekawy dzień. Zresztą nagrałem to dla Was, opowiedziałem Wam całą sytuację, jaka była. Jeśli mogę tak jeszcze dodać, to nie chciałbym, żeby ona miała do mnie jakiś żal o tym, co mówiłem wczoraj. Starałem się być obiektywny, starałem się przedstawić sytuację jak najbardziej obiektywnie, żeby po prostu nie miała do mnie o nic żalu, bo również jest człowiekiem i zasługuje na szacunek. Nie zasługuje na to, żeby ją okłamywać i po prostu nie chciałbym na pewno kłamać względem niej. Szczerze, wczoraj obejrzałem chyba, naprawdę jak ja nagrywam często te odcinki, to ja nie oglądam tych materiałów. Ja nawet czasem nie wiem, co ja wrzucam. Znaczy w sensie, no nie oglądam tego, tak? Ja po prostu gadam sobie, gadam, zmienię tam powiedzmy głos i tak dalej, ale nie robię z tego tak, z tym tak naprawdę nic. Ale wczoraj, słuchając tak naprawdę to, co mówiłem, to naprawdę się poczułem mądry. Nie pomyślcie sobie, że naprawdę robię to pod publikę, że z sytuacji, która naprawdę była, ja próbuję zrobić jakiś fame, zrobić jakiś fenomen, czy jakąkolwiek głupią sytuację. Ja po prostu naprawdę, nagrywając do Was na YouTubie, ja staram się być szczery. Ja nie będę Wam kłamał, że ja jestem, nie wiem, astronautą, czy jestem politykiem, czy kimkolwiek innym. Ja po prostu mówię Wam, przelewam Wam własne myśli, to co ja uważam. Niekoniecznie moje myśli mogą być słuszne, bo też ja wiem, że jestem gówniakiem, mam ile, 21 lat, ledwo wchodzę w życie dorosłe i też wiele rzeczy nie wiem. Też wielu rzeczy mogę być niepewny. Ale bardzo miło mi się czyta takie komentarze, które mi piszecie. I nawet w czymś takim, co ktoś mógł. No właśnie to jest tak, że Boże, gram w jakąś kurwa głupią grę, gdzie bijesz szkielety, czy mumie, czy jakieś inne króliczki. Ale no bo powiem Wam tak, dobra, inaczej, bo znowu się gubię w myślach. Są niektóre gry, gdzie możecie tak naprawdę nie mówić nic. Na przykład, nie wiem, gracie sobie, załóżmy, w Lola i mówicie, o, Jax mi przyszedł na topa. I wiecie, sama rozgrywka toczy się własnym rytmem, a wy nie musicie tak naprawdę dopowiadać niektórych rzeczy, bo sama rozgrywka jest na tyle ciekawa, żeby po prostu nawet może się obejść bez tego komentarza, tak? A materiał będzie dosyć atrakcyjny. Tylko no jednak są też takie różne gry, które gra się troszeczkę wolniej, tak? Powiedzmy, w Margonem też by były niektóre materiały, które mogłyby być atrakcyjne bez jakiegoś komentarza, jak na przykład bicie tytanów, bicie kolosów, czy, nie wiem, film o Lotam Lega XD2. Jeśli chcecie zapytać, czy mam kaszkiet na głowie, to nie wiem i postanowiłem sobie, że na każdy odcinek będę zakładał coś innego. Mam jeszcze tam czapkę kowboja i jeszcze jakąś semiksową. Jeśli Wam mogę powiedzieć, dzisiaj wstałem po prostu sobie z rana. Strasznie bolał mnie brzuch po wczoraj. I praktycznie przez 2 doby spałem około 6 godzin, myślę. Że myślę, że 6 godzin spałem w przeciągu 48 godzin. Ale to tam nieważne. Z każdą chwilą tak naprawdę jest coraz lepiej. Z każdą chwilą staram się znaleźć jakąś motywację, bo powiem Wam tak. Powiedzmy sobie, macie jakiś problem, macie takiego wielkiego doła. No, dostałem snapa. O, jak chcecie, to mi da snapie, możecie dodać i wysyłać mi snapy. Jak macie takiego wielkiego doła, to może Instagrama sobie złożę. Jak macie takiego wielkiego doła, to jest tak, że każdy Wam mówi: Dominik, musisz się wziąć w garść, Dominik, nie możesz się załamywać. I często są takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, powiedzmy, ja też miałem taką sytuację, że poznałem osobę, która miała tam 16 lat, ja miałem wtedy 4 lata starszy, to miałem 20,
czy tam 19. I ona mi mówi, że ona jest tak niezakochana, jest tak, wiecie, jaka ona jest bezradna, jaka ona jest zła, jaka ona jest smutna i tak dalej. I powiem wam szczerze, że takie sytuacje, na przykład z perspektywy, jak jesteście im starszą osobą i więcej przeżyjecie w życiu, to niekiedy problemy takie, tak jak na przykład dla kogoś mój problem wczorajszy i że chciałem targnąć na własne życie i że sobie z tym nie poradziłem, może być po prostu śmieszny. I tak jak sobie pomyślałem, no dobra, ja mam jaki problem, powiedzmy, no jest to przykre, tak? Jest to przykre, no bo jednak to jest półtora roku tak naprawdę i to dosyć poważnego. No poważnego, no nie będę mówił, traktowałem to poważnie. Jest to półtora roku, jednakże jakby spojrzeć, są gorsze rzeczy, a z tego wszystkiego da się podnieść. I ja właśnie postanowiłem tak zrobić. Są gorsze rzeczy, bo zobaczcie sobie, nie wiem. Człowiek nie potrafi po prostu docenić tego, co ma. I ja wychodzę z takim założeniem. Powiedzmy, nie wiem, jesteście człowiekiem, który ma 2 samochody, zarabia 10 tysięcy złotych na godzinę i on i tak będzie bardziej myślał, że że jest biedny, że ma mało, że on by chciał więcej. A często są takie sytuacje, uwierzcie mi. I nie doceni tak naprawdę tego, że ma żonę, doceni tego, że ma dzieci, nie doceni tego, że jest zdrowy. A powiedzmy, obok może mieszkać osoba, która ma 1500 na rękę, jest sama i musi utrzymywać jeszcze 2 dzieci. Właśnie dlatego takie sytuacje innych ludzi, którzy są w gorszej sytuacji, potrafią człowieka zmotywować. I potem człowiek dochodzi, że te jego problemy to jest gówno, a nie problem. Możesz sobie pomyśleć o człowieku, który był sportowcem 6 lat i nagle zdarza mu się wypadek losowy. Nie zawinił, to nie jest jego wina, że taki wypadek się zdarzył. Jest sparaliżowany i do końca życia nie może chodzić. Jeździ na wózku. To ja właśnie staram się teraz pomyśleć, jak ja poczułbym się w takiej sytuacji jeszcze gorszej od mojej. Proste. Z wielu rzeczy można... Tak jak w mojej sytuacji ja mogę wstać, ja mogę się wziąć w garść, tylko po prostu brakowało mi tej motywacji. Tą motywację znajduję. W małych takich rzeczach, ale ją znajduję. Bo... Tak jak mówiłem, są osoby, które mówią tobie, żebyś wstał, że nie możesz się załamywać, nie możesz się zamywać. Powiem wam, to jest łatwe łatwo jest mówić po prostu takie rzeczy. Jednakże moim zdaniem w takiej sytuacji, kiedy macie takiego doła, lepiej jest porozmawiać z osobą, która nie będzie wam mówiła, że masz wstać. Chociaż też i takie słowa, jak ktoś ci mówi, że masz wstać i po prostu cię dopinguje do tego, to też jest pewna motywacja. Tylko wydaje mi się, że lepiej jest porozmawiać z osobą, która może przedyskutować z tobą twój temat. Możesz o takiej osobie się wygadać w 100%. Tylko wtedy trzeba... To podobnie jak rozmowa z psychologiem. Psycholog, zanim zacznie ci coś doradzać, musi poznać całą sytuację. Ty musisz przelać własne emocje, co czujesz, jakie masz potrzeby, bla, bla, bla. Jakim jesteś człowiekiem i trzeba uwzględnić dosłownie wszystko. Bo ciężko jest dać komuś radę. No nie wiem, załóżmy... Macie 2 ludzi, tak? Jeden zostawiła mi dziewczyna, drugi zostawiła mi dziewczyna. I nie możesz doradzić tak samo jednej osobie, jak i drugiej, bo nie znasz tych osób. Jeśli nie wiesz nic o danej sytuacji, jeśli będziesz mu doradzać, możesz mu doradzić źle. Nie wiesz, czy naprawdę, nie wiem, zaraz ten człowiek mógł być szczęśliwy z tą dziewczyną. Nie wiesz tego. Dlatego trzeba przeanalizować dokładnie całą sytuację. Niekiedy ludzie potrafią człowiekowi doradzać błędnie. A jednak tak jest. Tylko po prostu zrozumiałem, jaką wartością dla mnie jest życie. I że przeszłości nie zmienię. Teraźniejszość, powiedzmy. A przyszłość buduję jej wyłącznie ja sam. To, czy teraz zainwestuję w bitcoiny, czy wyjadę do Norwegii, czy nie wiem, czy na przykład będę siedział tutaj i nic nie robił, to jest tylko wyłącznie moja sprawa. I tylko ja mogę dbać, mogę budować ten los. Boże, jak ja się mądry czuję. Cóż, mumie. No mumie są. Nie no, fajnie mi się XP powiadam. Przepraszam, że nie ma tutaj żadnego super kontentu, jeśli chodzi o Margonem, no ale co, mógłbym sobie iść jeszcze na...
No mógłbym sobie powiedzmy jeszcze iść na przykład na no jakiś inny świat i pogadać i tak dalej, ale i tak mi się wydaje, że większość osób nie ogląda mnie, tak jak mówiłem, ze względu na to, co pokazuje w grze, bo pokazuje w grze to samo gówno, które pokazuje inny człowiek, czy trzeci, czy czwarty, czy piąty. Tylko myślę, że jak już to się bardziej wyróżniam tym, że czasem mogę z sensem coś pogadać. No. Odnośnie była jakaś osoba, która mi pisała: Dominik, czy ty byś nie chciał mieć więcej wyświetleń? Ja mówię: no chciałbym, tylko szczerze, no chciałbym ogólnie, że ja wiem, że dużo zawiniłem tak samo w tym kanale, bo nieraz wystawiałem ludzi, nieraz mówiłem, że będę nagrywał, nieraz miałem naprawdę oddanych widzów, którzy oglądali mnie z dnia na dzień. Tylko po prostu sam i wyłącznie sam jestem kowalem tego losu, że dzisiaj tyle osób mnie nie ogląda, że się zamknąłem trochę na to, że też mi się nie chciało. Więc sam jestem też sobie winny, ale chciałbym to odbudować, bo jest to dla mnie rzecz bardzo ważna. Bo mam po prostu okazję się wygadać. Tak samo te osoby, które mnie odbierają, czyli wy, możecie tak samo mi coś doradzić, możecie mi coś zasugerować i to jest po prostu o tyle fajne, że ja nie muszę rozmawiać z każdą osobą, nie muszę rozmawiać z każdą osobą osobno, tylko po prostu nagrywam taki materiał i każdy, ale to wyłącznie każdy, czy to człowiek z Gruzji, z Chin, z Francji, nawet mam jakichś właśnie widzów z Rumunii, mogą po prostu obejrzeć te materiały. Mogę się dzielić. Internet, powiem wam, daje tak dużo. Możecie nagrywać materiały o, nie wiem, moja kolekcja rysoraków. Możecie nagrywać filmy z Margonem, gdzie gadacie o tym, jacy wy jesteście biedni i tak dalej. Ale wiecie, co wam powiem, że jakby nie patrzeć, to z jednej strony lepiej mieć taki bagaż doświadczeń. Bo w przyszłości będziesz bardziej uważny, będziesz znał się bardziej, powiedzmy, no jak w tym przypadku na kobietach. Oczywiście też nie znajdziesz praktycznie dwóch takich samych kobiet. Każda się będzie różniła. Chodzi mi o to, że wiecie, zawsze to są jakieś wnioski, zawsze jakaś nauczka na przyszłość. Zawsze się czegoś nauczy człowiek. Cóż, myślę, że chyba zaraz będę. Mam jeszcze takie fajne. Mam sporo tematów, powiem wam, ale nie na ten odcinek już. A, właśnie, bo miałem jeszcze pogadać na jeszcze jeden temat, ale to zaraz wam rozwinę. Wiecie co? Może ja zrobię po prostu cięcie i się z wami zaraz będę widział. Dobra, jestem. Nie wiem, czy wcześniej było zapalone, czy. Dobra, zapalę, żeby było ładnie. Dobra. To jeszcze sobie trochę poekspimy i wam opowiem tak. Wiecie, jaką znalazłem motywację? Motywację znalazłem na przykład w tym, żeby się teraz samodoskonalić. Motywację znalazłem w tym, żeby na przykład uczyć się angielskiego, uczyć się norweskiego, czyli właśnie robić rozwój intelektualny w chwili, kiedy mam do tego okazję. Ogólnie odnośnie moich planów, co konkretnie zrobię, nie mogłem wam jeszcze chyba odpowiedzieć, ale mniej więcej już koncepcję mam. Ja naprawdę, jak sobie teraz pomyślę, to jestem naprawdę z siebie dumny, z jakiego dołka ja się podniosłem. Gdy byłem 24 godziny temu, a jak teraz zmieniło się moje spojrzenie na cały świat? Jak bardzo się podniosłem. Jestem z tego dumny. Nie mówię, że tak samo ludzie mi w tym nie pomogli, ale cieszę się po prostu z tego. Bardzo się cieszę. Znalazłem motywację w tym, żeby się rozwijać intelektualnie, czyli właśnie rozwijać języki. Znalazłem motywację w tym, żeby właśnie nagrywać dla was. Znalazłem motywację w tym, żeby zrobić parę nawet bitów w FL Studio po prostu. I nawet jeśli nikt tego w życiu nie zobaczy, nikt w życiu nawet nie powie, że to jest spoko, to ja przynajmniej będę się cieszył, że próbowałem coś takiego robić i będę się cieszył, jeśli z każdym kolejnym bitem, czy z każdym kolejnym filmem będę robił jakiś rozwój i będzie się to po prostu zmieniało. I będę szedł do przodu. I z tego powodu się będę bardzo cieszył. Powiem wam tak, odnośnie tego ogólnie, ile ja mam wyświetleń na filmach i tak dalej. Tak, chciałbym, żeby to wszystko zostało jakoś rozpromowane, tylko no niestety sukces trzeba budować małymi krokami. Niestety nie przeskoczy się tego wszystkiego. Od zera do milionera nie zostaniesz. Wszystko trzeba tak naprawdę zbudować. Jednakże cieszę się z tego, jaki content prowadzę i cieszę się z tego, jak wyglądają moje materiały, bo wiecie co? Spójrzmy sobie prosto w oczy, ale mógłbym zacząć nagrywać jakieś głupie filmy z, nie wiem, z jakichś gierek, gdzie obrabiałbym to wszystko i zrobiłbym to wszystko, żeby było jak najbardziej śmiesznie i robiłbym z siebie pajaca. Nie mówię, że
Kiedyś trochę tak też robiłem. Jednakże zmienia się po prostu myślenie człowieka. Ale cieszę się z tego, jaki content prowadzę na swoim kanale, że czasem nawet potrafię powiedzieć coś po prostu z sensem, tak? A ja się w ogóle nawet w kamerę nie patrzę, jak ja z wami rozmawiam. Nie wiem, nie potrafię jakoś. A odnośnie tych wyświetleń, to powiem wam tak, że jeśli ktokolwiek chciałby mi jakoś pomóc, to możecie, nie wiem, jakoś pomóc mi jakoś rozpromować te filmy. Mianowicie, nie wiem, możecie koledze powiedzieć, ej, on tam czasem nawet mądrze gada i on tam geodetą jest, to tam jak chcesz, to ci podpowie, czy coś takiego. Więc jeśli macie po prostu ochotę, jeśli chcielibyście mi pomóc, to tak samo, nie wiem, możecie suba czy lajka zostawić, cokolwiek. Ale będę wdzięczny, serio. No cóż, życie toczy się dalej i z jednej strony, ogólnie o samobójstwie, jeśli mogę wam powiedzieć, z jednej strony to jest tchórzostwo, z drugiej strony to jest, powiedzmy, też odwaga, chociaż ciężko to tak trochę nazywać. Z jednej strony to i wiecie, też jest strach, nie? Bo jednak popełnić taki czyn, nie chcę na pewno nikogo do tego nawoływać. I jeśli chcecie, to wyciągnijcie wnioski ze mnie, że to po prostu naprawdę nie jest wyjście. Powiem wam, że jeśli człowiek się naprawdę zmotywuje, to wstanie z każdej sytuacji. Niestety życie to nie jest sielanka i życie boli. I w życiu nie zawsze będzie tak, że będzie zajebiście, bo nigdy nie będzie. Powiem wam tak. Jeśli czytaliście Dziady, część chyba trzecia, to było właśnie o trzech duchach. Pierwszy to było właśnie dziecko, które nie zaznało w życiu goryczy i nie mogło iść do nieba. Czy tam do zaświatów, chyba to było bardziej tak. Nie mogło iść do zaświatów, bo nie zaznało goryczy. Czyli po prostu miało w życiu tylko dobre chwile, bo było młode i w sumie no nie miało okazji tego zaznać. I właśnie na tym przykładzie chciałbym tu powiedzieć, że powiedzmy, no też są różni ludzie, tak? Jeden człowiek całe życie, załóżmy, ma już ustawione, kiedy się urodził, bo jest taki zajebisty w tej rodzinie i tak dalej. Może kiedyś też opowiem na temat mojej rodziny, bo to też jest chyba temat, który mógłbym poruszyć. Powiem wam, nie wiem, jak na to patrzycie, ale nie mówię wam też, znaczy staram się być na pewno dla was szczery, jednakże są rzeczy, których też nie powiedziałbym. Na przykład są takie tajemnice, których nie mógłbym podzielić się naprawdę z całym, no, światem, czy tam YouTube'em, ale jestem względem was szczery i rzeczy, które mi się przydarzają w życiu, po prostu wam mówię. Bo nie robię z tego wielkiej tajemnicy. Cóż, będzie się na tych mumiach ekspiło. Już mam 107 level. Renegata dzisiaj bili? A nie wiem nawet. Może. A, Boże, bo ja gadałem o tej motywacji. Wiecie, jaką jeszcze motywację znalazłem? Przed chwilą byłem sobie przez 2 godziny pobiegać. I zaraz planuję jeszcze jakieś ćwiczenia z hantelkami porobić. Po prostu wyładować swoje emocje na sporcie po prostu. Mimo, że ja nie jestem człowiekiem, który sport lubi, który jakoś zawsze, kiedykolwiek był ze sportem w sumie. Ale pomaga mi to. Jakby nie patrzeć, zajmuje myśli, zajmuje czas i nie staramy się myśleć o tym, co było, nie myślę o przyszłości, tylko po prostu wyładowuje się i to jest dobra alternatywa, bo powiem wam, jeśli miałbym cały czas siedzieć w domu i nawet nagrywać dla was, to popadłbym, znaczy na pewno bym o tym myślał, tak? Jakoś by może mi to pomogło, ale planuję tak samo na basen się zapisać, planuję też na siłownię i w chwili, kiedy teraz jeszcze moje plany życiowe nie są jeszcze pewne, to chciałbym po prostu ten czas wykorzystać po prostu produktywnie. Jeśli mam być szczery, chcę po prostu, powiem wam, wiecie, co jest dużą motywacją dla mnie? To, że jeśli do czegoś dojdę w życiu, to żeby mogła zobaczyć naprawdę, że żałuję. Chciałbym po prostu zrobić coś, żeby mogła po prostu zobaczyć, że wiecie, że jednak zostawiłam go, ale on coś do czegoś doszedł i to beze mnie. Trzeba było z nim być, coś takiego. No, to jest może chore, ale to dałoby mi podbudowanie mojego ego. Dobra, wiecie co? Troszeczkę się sobie pogadaliśmy. Możecie pisać komentarze, piszcie ogólnie jakieś propozycje i tak dalej. Ktoś, kto pisał, że czy będzie brutal? Nie będzie, kurwa, brutala. No nie będzie brutala, no bo ekspienie na tym brutalu to jest trochę katorga. Ale
sugestie, komentarze, cokolwiek możecie pisać śmiało. Dobra, wiecie co, trzymajcie się. Siema.